Dobry wieczór Państwu. Welsh Open, ciąg dalszy zawodów, które śledzimy od blisko tygodnia, a transmitowane są z walijskiego Newport. Dzisiaj poznamy już pełny skład meczu finałowego. Oczywiście ten ostatni pojedynek turnieju odbędzie się jutro. Kandydatów do zagrania w tym finałowym pojedynku mamy czterech. Ronnie O'Sullivan i Sean Murphy. Właśnie ten mecz w tej chwili będziemy Państwu transmitować oraz Stephen Hendry i Mark Selby, pojedynek, który już się zakończył, ale którego fragmenty pewnie po czwartej partii w trakcie dzisiejszej wieczornej transmisji pokażemy Państwu. Także na razie wyniku zdradzać nie będziemy. 35 tysięcy funtów to główna wygrana w turnieju Welsh Open. Przegrany finalista będzie musiał zadowolić się nagrodą w wysokości 17,5 tysiąca funtów. Oczywiście w półfinałach znacznie niższe te nagrody. Spójrmy jeszcze na drabinkę turniejową. Ronnie O'Sullivan i Sean Murphy dzisiaj wieczorem. No jednak już teraz zdradzamy Państwu wynik półfinału, który rozegrany został wcześniej. Mark Selby, Jester from Leicester, zagra w kolejnym swoim finale turnieju rankingowego, kolejnym trzecim w karierze. Nigdy jeszcze nie wygrał w turnieju rankingowym. Ma bardzo cenne zwycięstwo odniesione niedawno w turnieju Masters, gdzie jednak punkty rankingowe nie były przyznawane, ale pieniędzy było co niemiara i prestiżu też bardzo dużo. Forma, którą wykazał się po raz pierwszy Mark Selby w Mistrzostwach Świata zeszłego roku, cały czas utrzymywana przez tego zawodnika, no i naprawdę już w wielkim stylu, już na dobre jest zawodnikiem tej czołówki światowej, absolutnie do niej należy, a na przykład taki aktualny mistrz świata John Higgins uważa, że w Mistrzostwach Świata, które zbliżają się dużymi krokami, jedynym zawodnikiem, który będzie w stanie powstrzymać Marka Selby'ego od zdobycia tytułu Mistrza Świata, będzie Ronnie O'Sullivan. Słowa Johna Higginsa bardzo, bardzo mocno podkreślają aktualną pozycję, aktualną formę Marka Selby'ego. Wypadałoby się jeszcze przywitać na początek, przedstawić Rafał jest tu i Przemek Kruk. Spójrzmy na breaki stupunktowe. Naszych nazwisk tam nie będzie, ale pojawi się dwukrotnie odświeżone jakby nazwisko Stephena Hendry'ego. Dzisiaj dwa breaki stupunktowe właśnie w pojedynku z Markiem Selbym. 130 i 124, w sumie 34 breaki stupunktowe w tych zawodach na czele, z jednym tylko breakiem w całym turnieju. Marcus Campbell, 34 punkty, niewiele meczów do rozegrania, raptem dwa nam zostały. Kto wie, może tak niski break okaże się najwyższym w całych zawodach. Najwięcej wbitych setek w tych zawodach na razie Joe Perego. No i tutaj wiadomo, że ta liczba się nie zwiększy. 4 breaki stupunktowe w turnieju pozostaje już niewielu zawodników. No, akurat ta statystyka jest najmniej istotna. Jeżeli już tutaj na coś zwracać uwagę, to na tego zawodnika, który na szczycie tabeli breaków stupunktowych, przypomnę, Marcus Campbell, szkocki zawodnik. Trzema setkami na dzisiejszy półfinalista Sean Murphy, zaledwie z jedną setką w całych zawodach Ronnie O'Sullivan. Miał za to Ronnie O'Sullivan kilka ataków na breaki maksymalne, tylko te ataki zwykle kończyły się na 48, 56 punktach, także widać, że on chce wbić tego 9 maksa w karierze, zostać samodzielnym liderem tej statystyki. Rob Walker to jest mistrz ceremonii od kilku turniejów i naprawdę dużą oryginalnością wykazuje się, kiedy pojawia się przy snookerowym stole. Wymyśla bardzo oryginalne pseudonimy dla snookerzystów. Bardzo efektownie ich zapowiada i widać, że dodaje też coś więcej od siebie. Tutaj zaczął od zaprezentowania kamerzystów dzisiejszej transmisji. And just finally, before I disappear to come back as we go live, we have two excellent commentators in the box. First of all, your appreciation for the 1979 world champion, Mr. Terry Griffiths. Posłuchajmy jeszcze chwilkę Steve'a Davisa, zanim przeniesiemy się na żywo do akcji w Newport Center. I
Zostałem zawodowcem w 1978 roku, wydaje się, że to było wieki temu. Zdaje się, że to były czasy jeszcze telewizji czarno-białej. Nie miałem żadnych wielkich oczekiwań zostania mistrzem. Jedynym powodem, dla którego grałem w snookera, była chęć rozwijania się. Naprawdę, nie wiedziałem, co stanie się później, nie miałem jakichś wielkich przekonań co do własnej osoby. Nie byłem ani pewny siebie, ani niepewny. Po prostu nie miałem żadnych konkretnych oczekiwań. Nie wiedziałem, co wydarzy się później. I to niejako zapowiedź całego godzinnego programu Hall of Fame o Steve'ie Davisie. Program poświęcony sześciokrotnemu mistrzowi świata, ściśle związany z jego 50. urodzinami. No dzisiaj wiemy już, co się stało. Później 6 tytułów mistrza świata, 28 tytułów rankingowych. Mnóstwo wielkich wydarzeń w karierze Steve'a Davisa. No i sam fakt, ta chyba ostatnia ambicja, jaką sobie na siłę już wykreował, czy wyznaczył Steve Davis, bycie w pierwszej szesnastce wieku lat 50, również ten cel udało się Davisowi osiągnąć. Jaki następny cel postawi sobie Steve Davis, trudno zgadnąć. No wiem, że już wypadnie z szesnastki najprawdopodobniej na przyszły sezon. Jakieś tam szanse jeszcze teoretyczne pozostają przy Davisie. W tej chwili 24 na prowizorycznym rankingu. No musiałby się naprawdę dobrze pokazać, szczególnie w Mistrzostwach Świata, które już w połowie kwietnia, 19 kwietnia dokładnie, rozpoczną się w Crucible Theatre. A wcześniej będzie mógł dobrze wystąpić w Pekinie. Co prawda nieszczęśliwie pewnie wspomina zawody China Open sprzed 2 lat, kiedy to niemalże zmiażdżyli Steve'a Davisa w hotelowych drzwiach. Chińscy lokalni kibice uciekając przed tym tłokiem, Steve Davis rąbnął w futrynę drzwi, nabijając sobie guza, no a później większość z Państwa może wie, jak to się skończyło. Skończyło się skreczem w pojedynku z Quintenem Hanem. Trybuny w Newport Center na pewno niewypełnione do ostatniego miejsca. Duże rozczarowanie. Mamy przecież tutaj Roniego O'Sullivana, mamy Shana Murphy'ego. Zapełniają się jeszcze miejsca, które przed chwilką widzieliśmy w pełnej okazałości. Było tam sporo pustych krzesełek, może jednak po prostu kibice nieco spóźnieni, ale jednak przybędą oglądać ten pojedynek, który zapowiada się naprawdę pasjonująco. Ronnie O'Sullivan kontra Sean Murphy grali do tej pory ze sobą tylko 2 razy w Światowej Lidze Snookera w 2005 roku, a także w półfinale tegorocznego z tego sezonu turnieju Grand Prix. Dwukrotnie wygrał Ronnie O'Sullivan, najpierw 5-1 w lidze, a 6-5 w półfinale tych zawodów Grand Prix z tego sezonu. I mecze tyle interesujące, o tyle ciekawy jego przebieg, że 5-2 w nim prowadził Sean Murphy. Potem 4 ostatnie partie wygrane przez Roniego O'Sullivana. Będzie miał coś do udowodnienia dzisiaj z całą pewnością Sean Murphy. W tle Terry Griffiths, a na pierwszym planie nie mam pojęcia. Też nie mam pojęcia. Najczęściej spośród tych, którzy zostali w turnieju, to oczywiście statystyka jeszcze aktualna, niejako przed rozstrzygnięciem pierwszego półfinału. 80. był to półfinał dla Stevena Hendrego, 47. będzie to dla Roniego O'Sullivana. A Sean Murphy i Mark Selby zdają się raczkować niejako jeszcze w tym znakomitym graniu. Steven Hendry ma niesamowity rekord, jeśli chodzi o te występy w najważniejszych fazach turniejów. Z 80, w których do tej pory grał, w 57 przypadkach awansował do meczu finałowego. To chodzi oczywiście tylko o turnieje rankingowe. A z tych 57 finałów wygrał 36, zawsze zatem grubo ponad połowę, ponad 50% konwertuje Steven Hendry w zwycięstwa.
A to właśnie mistrz ceremonii Rob Walker. Colin Humphries, nie wiem, czy dobrze dostrzegam, czy to jednak Jan Ferhas będzie sędzią pojedynku. Jan Ferhas. Michaela Tap sędziowała bodajże pierwszy półfinał. Tak rzuciłem okiem tylko. Na panią Michaelę Tap powiadasz. No, czyli wychodzi na Irana Williamsa, tak? Tak jak... No wypadałoby. Na mecz finałowy. Jakby nie było przedstawiciel gospodarzy. Ukłon w stronę organizatorów. Coraz częściej te ukłony mają miejsce. No, przygotowana już na pewno ciekawa zapowiedź przez Roba Walkera. Niecierpliwie czekamy, czym tym razem zaskoczy nas mistrz ceremonii. Ladies and gentlemen, it's semi-final number two here at Newport and a crackerjack match in prospect. Without any further ado, let's get the boys on the bays. Introducing first of all, a player of outrageous natural talent, a four-time UK champion, twice a winner here in Wales and twice champion of the world. Blinked and you've missed him. The Rocket, Ronnie O'Sullivan! Mrugnij okiem, a przegapisz Roniego O'Sullivana, dwukrotny mistrz świata, dwukrotny zwycięzca turnieju Welsh Open, Ronnie O'Sullivan. To ciekawe, bo zawsze w meczach z Ronim O'Sullivanem w roli głównej on zostaje wywołany jako ten drugi. And his opponent. Po liście rankingowej chyba to jest w ten sposób. He won the Malta Cup for a second time last week. He is the world number three and former world champion who just loves making those balls disappear. That's why they call him the magician, Sean Murphy. Dlatego nazywają go magikiem, że uwielbia sprawiać, że bile znikają. Tak Seana Murphy'ego zapowiedział Rob Walker. No, trzeba przyznać, że sprawdza się w tej roli. Nowy w gronie tutaj tych osób zapowiadających mecz. A my zaczynamy w końcu drugi z meczów półfinałowych, tym razem do 6 wygranych partii według buchmacherów minimalnie na prowadzeniu Ronnie O'Sullivana. A to świadczy o fantastycznej formie Seana Murphy'ego. Dla jasności, dla przypomnienia, do 6 wygranych, już nie tak jak w poprzednich fazach tego turnieju, gdzie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame'ów, teraz półfinał do 6 wygranych partii. Finał oczywiście będzie jeszcze dłuższym pojedynkiem do 9 wygranych frame'ów. Tak oto zaczyna mecz Ronnie O'Sullivan. Przepiękne, czyściutkie wbicie. Czysto też poprowadzona biała bila, bez żadnych kłopotów, pozycja do niskich kolorów. Wcześniej w turnieju Ronnie O'Sullivan grał z Alisterem Carterem, z którym ma niesamowity rekord. 8 meczów rozegranych, 8 zwycięstw Ronniego O'Sullivana. Dzisiaj przeciwnik wydaje się dużo bardziej wymagający. No, wtedy O'Sullivanowi wcale nie poszło tak łatwo. 5-4 zaledwie nagrał Alistera Cartera. Dzisiaj przeciwnik na pewno bardziej wymagający i no, też rywal, z którym ma stuprocentowy sukces, jeśli chodzi o dotychczasowe rozegrane mecze Ronnie O'Sullivan. Utrzymać jednak ten rekord będzie dużo, dużo trudniej. W meczu z Alisterem Carterem wiedział, na co może liczyć Ronnie O'Sullivan. Zdawał sobie sprawę z tego, że Alister Carter ma problemy z tym, żeby kończyć pojedynki, żeby wykorzystywać te szanse tak w 100%, które otrzymuje dzisiaj. Na pewno na taką słabość Seana Murphy'ego liczyć nie może.